Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Sycowie. Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych powstała tutaj unikatowa wystawa pod tytułem Żołnierze Giewonta na szlaku niepodległości 1945-1989. Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 2 marca i było poprzedzone prelekcją Jacka Śródki pod tytułem Siewcy kłamstwa, bohaterowie bandytami, bandyci bohaterami. Ta wystawa jest wystawą o żołnierzach Armii Krajowej z batalionu sycowskiego Giewont, którzy walczyli tutaj na terenie Dolnego Śląska z Niemcami oraz walczyli o wolność Polski w latach 1945-50, bo ostatni żołnierze walczyli z Giewonta do lat 50. Wystawa składa się z 23 plansz i przedstawia historię batalionu Giewont, jak funkcjonował, czym się zajmował, jakie były aresztowania. Na tej wystawie oprócz żołnierzy Armii Krajowej są takie perełeczki, tak bym to powiedział. Jest tutaj informacja o działającej w Sycowie na początku lat 50. tajnej niepodległościowej organizacji Mała Garstka, która funkcjonowała w szkole podstawowej tutaj w Sycowie. Na tych planszach jest również opisana historia ludzi, którzy podjęli wszelkich starań, aby tę historię o żołnierzach Armii Krajowej przywrócić społeczeństwu. A także jest zawarta informacja na temat tego, w jaki sposób powstała Armia Krajowa i Stowarzyszenie Kombatantów Armii Krajowej na ziemi sycowskiej i oleśnickiej. Na tym terenie szefem AK-owców, kombatantów był porucznik Józef Młynarz, który w czasie okupacji był tutaj dowódcą batalionu sycowskiego. Przeżył obozy koncentracyjne niemieckie, po wojnie włączył się w budowę administracji samorządowej na tym terenie, a jednocześnie był żołnierzem podziemia niepodległościowego działającego na terenie tutaj batalionu Giewont. Na otwarciu wystawy była także obecna rodzina porucznika Józefa Młynarza. W dużej mierze chciałbym na początku też podziękować panu Jackowi, który zgromadził bardzo dużą ilość materiałów na temat mojego dziadka i w ogóle na temat batalionu Giewont. Z ciekawością przyjeżdżam na takie spotkania z tego względu, że nie znam wszystkich wydarzeń, jakie się toczyły wcześniej. Na wystawie zaprezentowano unikalne dokumenty, unikalne zdjęcia. Te rzeczy pojawiają się po raz pierwszy w przestrzeni publicznej. Na pewno odbiorcami w dużej części tej wystawy będą grupy szkolne, które tutaj będą przychodzić na lekcje, aby poznawać jakże ważną historię o tych bohaterach, którzy ginęli z rąk oprawców za to, żebyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. Każdy chętny będzie mógł zobaczyć wystawę do 5 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Sycowie. Wstęp jest wolny. Echo 24, Nina Jewtuszenko.